Piąta, finałowa edycja Pucharu Ekspedycji napawała wszystkich kosynierów dużym optymizmem. Prawie wszystkie auta były bardzo dobrze przygotowane, bo wszyscy mieli szansę walki o podium w swojej klasie. Dlatego nikt nie traktował tego wyjazdu jak luźnej zabawy, bo wszystkim z tyłu głowy siedziało zrobienie dobrego wyniku. Jest w roadbooku na pierwszej stronie. Gdyby się coś działo, dzwońcie do ratowników, możecie podać im na który jesteście. Tak, kończy się o godzinie 19. Jeszcze parę słów o bezpieczeństwie. To jest specyficzny teren, nie każdy go zna. Tu jest taki teren, gdzie musimy... Kuba? Kuboś, czy wszyscy już nie wystartowali? Nie, wszyscy nie wystartowali jeszcze. Jeszcze nie zostali. Wy jeszcze czekacie. W pierwszej kolejności wybrałem się zobaczyć, jak wyglądają torfy zlokalizowane niedaleko bazy rajdu. Patrząc, jakie problemy miały załogi, które dojechały tu jako pierwsze, nie wróżyło to wiele dobrego dla naszych ekip, które zgodnie z otrzymanym roadbookiem zaczynały rajd od dużej żwirowni. Dosłownie kilkaset metrów dalej znajdowały się następne, techniczne odcinki po taśmach. Po krótkim rozeznaniu postanowiłem przenieść się jednak do naszych kosynierów. Dobra.
gdybym nie wypił wczoraj troszkę za dużo alkoholu, to byłoby... A tak, tak jest, tak średnio. Jak dzisiaj idzie? Dobrze. Samura jest po przeróbkach. Niewielkich, ale są. Nowy układ kierowniczy, nowe amortyzatory. No, także myślę, że... Chodzi jak malina. Że będzie wszystko sprawne do samego końca. Żeby się tylko nie ukręcił nic. To jedziemy. Na razie. Panowie, jak tam idzie? Ciężko. Bardzo ciężko. Coś nam strzela. Przy ruszaniu prawdopodobnie krzyżem. No. Słuchacie co? A wyłącz go na luz. Już. A teraz krótka relacja z czasówki. Ciśnienie było duże, co nie wszystkim wyszło na dobre. Jakby tam byliście na tych pierwszych początkach? Byliśmy. Jak idzie? Tymczasem przenosimy się z powrotem na torfy zobaczyć, co słychać u Grzegorza i Kuby. Jesteśmy bez drążka poprzecznego, bez cukru i ogólnie chillerka, żadnego pośpiechu. To się nazywa bardzo trudny rajd. Przerwa ketogeniczna.
orzechy bez cukru i bez smaku. Znaczy orzechy, ciastka z orzechami bez cukru i bez smaku. Kawa. Są bardzo dobre, Virginia mi je specjalnie upiekła na wyjazd, jestem bardzo zadowolony, uratowałem mi dzisiaj życie, bo nie zdążyłem zjeść śniadania. A dlaczego nie zdążyłeś zjeść śniadania? Bo mnie obudzili na śniadanie. A może obudzili? Próbowali cię obudzić, inaczej. Ale miałeś tyle promili, że nie byłeś w stanie wstać. Zżarli mi całą jajecznicę. Ale tak i tak powiem. Ona była z cukrem. Nie była z cukrem. Ona nie była ketogeniczna. Hydraulik z Polski. Seba, raport sytuacyjny, co się zepsuło, co naprawiamy. No właśnie, kurde, namierzamy usterkę. Zobaczymy, co to się... Diagnoza na razie, krzyżaka. Na razie diagnozujemy, co to jest za usterka. Zobaczymy, co się okaże po paru minutach. Chodź z mojej strony. Sytuacja mało stabilna. Widzę trapa przez okno. Jest bardzo mocny przechył, ale tam George przed chwilą byli w gorszej. Tyle, że oni mają winę, a ja nie. Rysiu się pobrudził.
wyglądało najgorzej, a ludzi, nie? Woluś tutaj będzie robił ogródek i przekopuje. Nie, będzie sadzona kapusta. Ja tu coś schowałem. Ale nie pamiętam gdzie dokładnie. Tam jest pendrive z bitcoinami, nie? Tam właśnie do środka idzie. Zrobię tak jak Dr. P. Ale katująco. Olek wykonuje ciężką pracę. Ale auto pomału idzie do góry. No, dobra, pójdę to. Brat. Bardzo dobrze. Kuba. Idź, idź. Iwo, tu jest dobre! Iwo! Nie ma szans! I bo piękno masz naklejkę na auto. Naprawdę. Robi efekt. Zniknie. Zniknie. Dlaczego? Auto? Nie podoba mi się ta naklejka tutaj. Nie, lepsza jest ta taśma. Papierowo pomalowano farbą. Mam nową klapę, ale ma złoty kolor, no więc nie zakładam. Powiedz nam, czemu Rokas cię musi wciągać pod górkę? Ponieważ wypsuła się przekładnika. Pojechalibyśmy dalej, ale na razie nie pojedziemy. Tu z kopałem. Tak. Komplet. Dwa przegóby. Dwa razy lewy przegub i tylna półoś. No, ale dokończyliście, czy nie? My przekładnie kiermicze rozwaliliśmy na torfach. Ścięło ten ślimak.
Ile brakło do kompletu? 8. To porównowamy. Do? Nie! Czekaj! O! Teraz jest kierownica dobrze! I tak oto ekspedycja 2022 dobiegła końca. Wszystkie rundy dały nam nieźle w kość, ale przecież tego oczekiwaliśmy. Na pewno taki cykl był dla nas czymś ciekawszym niż wcześniejsze rajdy w naszej okolicy, ale myślę, że to dopiero przetarcie szlaków dla naszych kosyniarów. Postęp, jaki robili chłopaki, było widać z edycji na edycję. Z wielką dumą muszę przyznać, że zasłużyli na każdy otrzymany puchar, a zwieńczeniem wszystkiego były następujące wyniki klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce w Adventure – Mateusz Walkowiak, Kamil Wolek. Drugie miejsce w klasie Zmota – Sebastian Natkowski, Mikołaj Gryczka, Tomasz Kaczmarek. Trzecie miejsce Open – Wojciech Głowacki, Mateusz Głowacki. Czwarte miejsce Open – Grzegorz Głowacki, Jakub Głowacki. Dziesiąte miejsce Adventure – Robert Pacyński i Wosiwiak. Do zobaczenia w błocie.